Nowak, zapraszam na sport. Weronika Falkowska dotarła do finału turnieju ITF w austriackim Villach, a w nim przegrała z Sinjon Kraus. Zawodniczka Akademii Tenisowej Masters Radom do udanych może zaliczyć start w turnieju w austriackim Villach z pulą 25 tysięcy dolarów. W pierwszej rundzie Falkowska pokonała Słowenkę Weronikę Erjavec, a potem wygrała z Norweżką Malenę Helgo. W starciu ćwierćfinałowym Polka wygrała z Japonką Miharu Imanishi. W każdym z tych trzech przypadków były to dość gładkie zwycięstwa w dwóch setach. W półfinale na Falkowską czekała inna zawodniczka z kraju kwitnącej wiśni, Misaki Matsuda, która sprawiła Polce większe problemy. Mimo to Falkowska wygrała 7-6, 7-6 i awansowała do finału. W nim jednak musiała uznać wyższość zawodniczki gospodyń, czyli Sinji Kraus, która wygrała w trzech setach. Dzięki dobremu występowi w Austrii Weronika Falkowska przesunęła się z 347 na 319 miejsce w rankingu WTA. Po raz trzeci odbył się Skaryszewski Bieg Konika. Wygrał Andrzej Starzyński. W Skaryszewie Bieg Konika odbył się po raz trzeci. W ramach imprezy odbył się bieg na 10 km nazwany Końską Dychą, a także biegi dla dzieci. Bieg Konika, ponieważ Skaryszew to miasteczko słynne ze skaryszewskich jarmarku końskiego wstępy, dlatego chcieliśmy, żeby był tak jak jest kojarzony w regionie, tak chcemy, żeby dodatkowo był kojarzony z biegiem Konika. Bieg poprowadzi dwóch jeźdźców na koniu, chcemy nawiązać do tego charakteru. Pogoda nam trochę nie sprzyja, więc może nie cały dystans, ale na pewno kawałek. Później przejmie biegaczy koń mechaniczny. W biegach dzieci wzięło udział 120 osób. Biegły one na różnych dystansach, od 50 do 400 metrów, w zależności od wieku. Dziś od rana się już fajnie działo. Pobiegło 120 dzieciaków wstępem, kłusem, galopem i anglezowaniem. Przemknęło przez stadninę. Były fajne statuetki w formie koników. Dzieci zadowolone, ukończyły bieg. Jednym z celów imprezy jest propagowanie biegania jako czynnej formy wypoczynku. Bieganie to taka najprostsza forma aktywności fizycznej i ruchu, nie wymagająca za dużo pieniążków, wystarczy koszulka i buty. Chcemy ruszyć ludzi i przede wszystkim dzieci. Ostatnio w regionie zauważyliśmy, że coraz mniej biegów dzieci się odbywa, bo to jest trudne organizacyjnie, ale właśnie nam zależy na tym, żeby te dzieciaki oderwać od tych monitorów, od tych klawiatur i żeby one zamiast ćwiczyć palce, biegały sobie po prostu na świeżym powietrzu. W biegu głównym na 10 km zwyciężył Andrzej Starzyński z czasem 33 minuty i 14 sekund. Pogoda jest w miarę dobra, z tym, że mocny wiatr był i czasami pod wiatrze było bardzo mocno cisnąć, powiedzmy tak jak pod jakąś dużą górę, no nie? Więc tutaj był wyścig też ze sobą, ze swoimi słabościami. Natomiast pierwszy raz miałem w życiu coś takiego, żeby na koniach ktoś prowadził, no nie? Także to jest oryginalne, w jakiś sposób zbliża nas z przyrodą, zwierzętami, także pomysł jest super. Na drugim stopniu podium stanął Kamil Walczyk, który dobiegł do mety nieco ponad 1,5 minuty po zwycięzcy. To jest ciężka trasa crossowa, pierwsza połówka pod wiatr, ale dzisiaj treningowo pobiegłem. Dużo biegam po różnych biegach i pozytywnie oceniam. Tutaj mały bieg, ale fajnie tutaj, bo zazwyczaj ulicą biegam. Więc tutaj fajnie taką crossową trasę raz na jakiś czas pokonać. Podium uzupełnił Karol Grabda. Wśród kobiet najszybsza była Lidia Czarnecka przed Barbarą Pytoń i Anną Hołuj. Bieg główny na 10 km ukończyło 115 osób. Impreza odbyła się w stadninie Hubertus w Skarszewie. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.